Siemanko, wysportowani! Dzisiaj jesteśmy nadal w Łodzi, tylko teraz przyszliśmy na siekierę. Dobra, nie ma co przedłużać, czas przenestować ten sport, lecimy! Czyli można mieć zakwasy potem, rano w gminie. Ej, powiem, że tutaj upadać. Po lakrosie? Tak. Może dzisiaj go stracić, jeśli będziesz po sprawie. Sprawa generalnie jest prosta, można rzucać jedną, dwoma rękoma z góry, z dołu. Jak jest najłatwiej? Pod nogi, ale tutaj stratą pewne części ciała, nie? To mniej więcej w ten sposób. Ile obrotów musisz zrobić? Tej odległości jeden. Zanim siekiera jest mniejsza, tym gorzej się nie rzuca. Jaka jest największa siekiera, jaką macie? Tak, faktycznie jest ciężka. Tak, ona jest ciężka. Czemu nie możesz w nią rzucać? Znaczy wiesz co, tutaj ta wysokość sufitu jest trochę za mała, no bo jak siekiera jest większa, to ona musi większym lobem polecieć. Ty możesz zacząć klasyczną. Ja sobie zacznę klasyczną. Czy jest jakaś technika, że tak na przykład w lacrosse naszym łokciem jest celownik, a tutaj mamy jakiś celownik? Nie. Jak już wyczujesz, to będziesz wiedział, nie? Generalnie w lewo, prawo cyfruje się poprzez odwrót ciała, a w górę czy w dół, to jak szybko wypuścisz siekierę. Im później ją wypuścisz, tym ona niżej poleci. Ja się boję, że tą siekierą zrobisz komuś krzywdę. Rzucaj. To jest mój pierwszy rzut. Ręka na rękę i po prostu jeden odwrót. I teraz ona uderzyła trzonkiem, nie? Czyli no. To oznacza, że stałeś za daleko. Myślę, że jak zrobisz krok, półtora kroku do przodu... Od tyłu może, co? Ona się za bardzo obraca, tak jakbyś robił ten podkręcenie nad deskiem za bardzo, to spróbuj zrobić taką dźwignię z całego ramienia. Coś takiego. No właśnie. Co? Nie jest... Nie lubisz uciekać. Zgubiłem siekierę. O, już zahaczył ostrze. I rzuć bombę. Czy one się mogą poprzeć? Ty rzucasz tym jak workiem ziemniaków, nie? Jak granatem. Boże święty! Mateusz popsuł się. Mamy pierwszą ofiarę. Zgubiłem siekierę. Po dosłownie 5 rzutach. Trzonek. Przepraszam. Ile łamy się zazwyczaj trzonków w ciągu? No to różnie chyba, ale tak w sumie kilka na tydzień. Ja jestem to w końcu! O, prawie dycha, bo niebieskie jest za dychę. Niebieskie jest za dychę? A teraz są dwa punkty. Dwa punkty, jak gdzie tarcza? Jak to jest tak? To jest 10? Nie, tu jest 6, 4, 3, 2, 1. Piątki nie ma, nie? Aha. Trafimy w linię, no to liczymy tą wyższą wartość, a niebieskie są po dychu, tylko że przed rzutem trzeba powiedzieć, że rzucamy to niebieskie. Aha. Drugi. Mamy rzutów podczas turnieju ligowego. To jest na 10 rzutów, musisz rzucić jak najwięcej. Okej. Okay. Czas na ciebie. O! Wow. Co za kamerzysta! Elegancko. No tak łatwiej, możesz kręcić resztę. Dobrze, Bruno, jak się czujesz? Wspaniale, stary. No nie wiem, no, jakaś nagroda jest, no to... Wiecie, tata był drwalem, dlatego... Gena. Czy to się wbiło, czy to jest oszukiwanie? Tak. Sprawdzimy. Nie wiem jak wy, ale jestem gotowy do pójścia do nas. Porąbania drewienka. To starajcie się rzucać za głowę, czy to jedną, czy dwoma rękoma, nie z barku, no bo ona wtedy będzie leciała tak prosto i nie będzie kołować wokół własnej osi, czy też jakoś wykrzywiać się, tak. Wow! Moja pierwsza wbita siekiera, zobacz jak głęboko się wbiła. Albo po prostu tu jest szczelina i idealnie trafiłem w tą szczelinę. Nie zrobiłeś nową szczelinę. Cała tarcza pękła. Teraz jak król Artur, kto wyjmie toporek? Lecimy dalej, bić rekord. Jaka jest satysfakcja, co? Super, jakby w końcu po tylu chwilach się udało. Uwaga, z drogi! No nie. Rozjeb, bo nie twoje. To pewnie sport rachunków. Trice kleci, ogień. Rozłupuję tę tarczę na kawałki. Czemu psujesz tarczę? No, nie boję, to popsuję. I gwiazdami, nie? Jak to nazywają? Tak. Zamkniętymi oczami. Musisz rzucić jak największą ilością siekier za jednym razem. Mamy challenge. Iloma naraz siekierami rzucimy? Zaczynamy od dwóch. Podobno maksimum, takie fizyczne maksimum to 6. Ale zacznijmy od dwóch.
nagle. Chyba już trochę dalej stanął. O! Jestem włodarzem drewna. Oni się pytają, czy pozamiatałeś, a ty odpowiadasz? Pewnie. Zrobimy po 3 próby. Aha. I zobaczymy, kto ogólnie będzie miał więcej siekier w sumie bitych. Więcej będzie miał siekier bitych. Dobra, czyli ogólnie mamy 12 siekier w całym rzucie. A zobaczymy, ile się wbije. Tak. I co, wbiły się? Nie. Jedna się wbija na blasowym kole. Łapie! O, ale się obsrałem trochę, powiem wam. Dwie siekiery. Tego nie potrzebuję. Się wspierają. Ile miałem punktów? Więcej ode mnie, bo ja miałem 0. Gratuluję wygranej. Teraz spróbuję rzucić wszystkimi dostępnymi siekierami. Jest niebezpieczne, nie róbcie tego w domu. 6 siekier! 6! A look at the game! Jest pierwszy, który tu próbował. Słucham? Pierwszy, który próbował. W końcu wysportowani! Dobra, 6 siekier na raz to jest tak naprawdę bardzo ciężko, bo są ciężkie. I skupmy się na jednej. Skupmy się na jednej. Tak. Gościa? Aha. Tu jest, wiesz, gościa. No, już mnie wkurzył. Dobra. Fajnie, można trochę się wyżyć. Ale nerwuje, jak nie możesz wcelować. Im bardziej jest, im robisz to bardziej agresywnie, tym bardziej wychodzi. Nowego, po prostu. Łapiemy sobie tak, podchodzimy, rzucamy. I nie wychodzi. Lecimy z podsumowaniem. Na siekiery. Mateusz, jak ci się podobało? Świetnie, fajna zabawa, można się wyżyć. To jest mega spędzenie czasu na przykład na takie kawalerski, wyjście z kumplami. Wychodzimy z lasu, idziemy z kumplami, przez te siekierami, nie? Nie, bardzo fajne do spędzenia czasu, coś innego. Zamiast do kina, fajnie pożyć siekierami. Ja tak uważam. Tak, według mnie to jakby czułem się dobrze i była mega satysfakcja, jak w końcu po wielu latach prób wbiła mi się siekiera. Jednak to nie jest zbyt rozbudowany sport. To według mnie jest tak, że w zasadzie to jest bardziej dla fanu niż żeby traktować to jako taki challenge. Ale są ludzie, którzy to kochają, nie? Bo to jest, wiesz, precyzja, to jest jak strzelanie z łukiem. Po prostu doskonalimy cały czas swoje umiejętności. Jeżeli komuś to sprawia frajdę, a mi sprawiło, no to polecamy. Polecamy. To do Extreme. Extreme. Jak oceniasz? No jak leci siekiera odbita w tarczę. Tak, jakby zawsze jak siekiera się odbijała, to ja bym okej, dobra, pora się wycofać. Ale mimo wszystko jakby było bezpiecznie. Było bezpiecznie. Extreme'u tutaj nie ma. Bardziej chodzi przede wszystkim o tą zabawę i o precyzję. Dobra, co do ceny. Wejście kosztuje 50 zł i to jest na czas 90 minut. Uważam, że to nie jest zbyt wysoka cena, dlatego że jak idziemy do kina, kupujemy bilet i popcorn, wychodzi nam na to samo, tak naprawdę, a tutaj mamy frajdę, nowy sport i nowe doświadczenie. To jest dość niestandardowy sport i jakie wy znacie niestandardowe inne sporty, jakich my powinniśmy spróbować, dajcie znać w komentarzu. Widzimy się w kolejnych odcinkach wysportowanych. Do zobaczenia. Mateusz! Nice! To było tak piękne! Ale wyszło. Jest moc! Ej, nie nagrało się, powtórzcie. Stary żart! Bruno, a golił cię ktoś kiedyś siekierą? Tylko mama, jakby mały.